Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że coś widać. Słuchajcie, bo jak widzicie, zmieniłam zupełnie miejsce, w którym nagrywam. W końcu coś udało mi się znaleźć. No i jestem w salonie na tle telewizora, także mam nadzieję, że nie będziecie widziały cały czas telewizora. I temat dzisiejszego filmu, ponieważ znowu bardzo długa przerwa na kanale. Niestety, tak jak ja to nazywam, była tak zwana czterodniówka, czy też pięciodniówka, czyli lekkie przeziębienie na początek wiosny. Teraz jest po prostu już pełnia wiosny, jest tak pięknie dzisiaj, że najchętniej wyszłabym do lasu, no ale nie mogę, więc postanowiłam dzisiaj nagrać dla Was ten, mam nadzieję, krótki film. Dzisiaj będzie film z makijażem i w ogóle zastanawiałam się, jaki film teraz dla Was nakręcić. Po tak długiej przerwie w ogóle nagrywanie filmów jest niesamowicie też dziwne, więc wzięłam sobie temat z live'u ostatniego, który przygotowałam z Agatą Manosa. Jeżeli nas oglądałyście, to bardzo miło, mam nadzieję, że live Wam się podobał, bo ja bardzo bym chciała, żeby te live'y były dla nas regularne, żebyśmy mogły częściej je robić, przynajmniej raz w miesiącu, a może częściej, nawet jak Agata będzie miała czas. Ten live miał taki tytuł ulubione kosmetyki na wiosnę, którymi najczęściej się ostatnio maluję. No i tutaj znowu mam rozstawione te kosmetyki na stole i jest ich bardzo dużo. I po prostu z każdej kategorii mam kilka kosmetyków, powiem Wam o nich. To będą w zasadzie kosmetyki, które już znacie z mojego kanału i to nie jest nic nowego, tutaj chyba właściwie nic nowego nie będzie, ale może coś Wam przypomnę. I oczywiście zacznę od pielęgnacji, o której też ostatnio mówiłam Wam na swoim Instagramie. Jest zdjęcie z moją pielęgnacją ostatnią, którą bardzo lubię, dlatego że moja skóra przeżywa też taki, wiecie, okres, kiedy jest bardzo sucha. No i mam dużo kosmetyków nawilżających, ale może zacznę od ust. I ostatnio z przyjemnością używam tego małego balsamiku od Eveline Cosmetics. Mam nadzieję, że on już jest do kupienia. Ja akurat mam... To się nazywa Juicy Kisses Lip Balm z olejkiem kokosowym i masłem z kakaowca. Nazywa się Chocolate Passion. Bardzo też lubię, ponieważ pytacie mnie często o kosmetyki do pielęgnacji ust. Mam też taki balsam do ust z marki Ameliorate. Jest to coś specjalnie do ust. Tutaj akurat jest to intensywna kuracja nawilżająca z kwasami amino. Ona jest fajna, dlatego że ona nie jest zupełnie... jakby błyszcząca. To jest coś takiego, co możecie nałożyć pod matową szminkę, to się nie tłuści, także jest to bardzo fajne. No i teraz użyję sobie serum Basic Lab. Dzisiaj jest dużo w ogóle koloru niebieskiego, jeśli chodzi o pielęgnację, czyli nawilżanie. Ja muszę bardzo intensywnie teraz skórę nawilżać, ponieważ jest ona maksymalnie sucha. I to jest serum z trehalozą i peptydami. Świetne serum na cały rok w zasadzie, ale na wiosnę jest idealne. To wklepię je też w okolice oka. Na szyi już mam pielęgnację, także nie będę jej robić. Zastanawiam się cały czas, co będziecie widziały. No i też mam taką rewelacyjną emulsję. To jest Super Aqua Emulsion marki Guerlain. Akurat to jest dla mnie coś zupełnie nowego. To są jedyne chyba nowości w tym filmie dzisiaj. To jest taka emulsja dzienno-nocna. To jest po prostu konsystencja takiej bardzo leciutkiej emulsji. Bardzo nawilżającej, przepięknie pachnie, tak jak całe linie Guerlaina. I znowu nałożę sobie po prostu wszędzie tą emulsję. Nie wiem, czy jeszcze będę czegoś potrzebowała. Niech to się wszystko wchłonie i zaraz zobaczymy. Dzisiaj w ogóle próbowałam też podciąć sobie włosy tutaj nad uszami i obcięłam bardzo duży pęk włosów z jednej i z drugiej strony mi odpadł. Co za dzień. I na koniec jeszcze mam też nowość z SVR. To będą dwie nowości. Sensifying Nutri Balm. To o tym też mówiłam. To jest tylko 10 składników. Jest to taki bardzo intensywny krem do twarzy, ciała, dłoni może być, do pielęgnacji na przykład suchych łokci. Na przykład jak macie bardzo suche ręce teraz, ktoś do mnie pisał ostatnio na Instagramie, to możecie właśnie używać tego balsamu. To jest Nutri Balm z marki SVR. I jeżeli czujesz, że gdzieś mam bardzo suchą skórę jeszcze, a z reguły to są moje policzki, to dokładam sobie naprawdę odrobinę tego balsamu. Jest super. Bardzo mi się ten kosmetyk podoba. A pod oczy nałożę sobie ten krem. To jest krem z L-karnozyną, o którym też ostatnio pisałam na Instagramie. Przede wszystkim ten krem świetnie napina, wygładza skórę. Naprawdę doskonale napina i jest bardzo lekki w konsystencji i ładnie też niweluje opuchliznę. Także bardzo, bardzo lubię ten krem. Cały czas zapominam o nim Wam powiedzieć tutaj na YouTubie, ponieważ już o nim mówiłam o siebie na Instagramie, także... Bardzo fajny krem. Zazwyczaj mój makijaż mieści się w tej kosmetyczce. Makijaż dzienny oczywiście i to, no, to nie jest duża kosmetyczka jak na mnie, zobaczcie. No, wcale nie jest taka duża.
Ale dzisiaj przyniosłam różne rodzaje różnych rzeczy, żeby Wam po prostu pokazać, czego najchętniej ostatnio używam. I oczywiście zacznę sobie od bazy. Ja jestem fanką baz w ogóle wszelkiego rodzaju. Uwielbiam bazy rozświetlające i ostatnio najczęściej towarzyszą mi te dwie. To jest baza Straw Cream nawilżająca z maka i mam ją w odcieniu. Cały czas nie mogę jej zużyć Peach Light. Bardzo rzadko jej używam, dlatego postanowiłam do niej wrócić, bo inaczej się zwyczajnie zepsuje. I druga baza, którą też uwielbiam i to jest baza koreańska, to jest Lumi Liar Primer. Marka VDL. Ta baza jest po wyciśnięciu niebieska. To jest VDL. Mam nadzieję, że to zobaczycie, ale ona jest taka, patrzę sobie w lusterko, jak to wygląda, czy coś widać. Ona jest taka błękitnawa, bardzo dobrze odbija światło i koranki mówią, że ona daje efekt 3D na skórze. A Peach Light też jest w kolorze takim białym, ale macie tam różne rodzaje tych baz, z tego co pamiętam, MAC ma kilka. Jest Stroke Cream ten oryginalny, który bardzo przypomina VDL, tylko nie jest tak intensywnie błyszczący. A to jest baza, to pewnie nie zobaczycie, ona ma odcień brzoskwiniowy, jest też taka lekko żółta, lekko niebieska, właśnie w zależności od tego, jaką chcecie mieć. Ja powiem Wam, że jak ją kupowałam, to tak... Było mi wszystko jedno w sumie, którą kupię, dlatego kupiłam brzoskwiniową. I może użyję sobie na tą część twarzy, żebyście zobaczyły, jeżeli coś w ogóle będzie widać. Bo tutaj kręcę ten dzisiaj film przy świetle dziennym, więc no zupełnie inaczej jakby światło się rozkłada, jest bardziej miękkie, w związku z tym mniej widać połysk. Światło dzienne pochłania ten połysk, a na drugą część twarzy nałożę właśnie maka. One są do siebie bardzo podobne w ogóle, jeśli chodzi o konsystencję, nawilżanie, to jak utrzymują też makijaż. Kiedy bazy mi się wchłoną, to zazwyczaj stosuję jak zwykle Fenty w odcieniu 150. To jest profiltr oczywiście i niezależnie od tego, jaka jest pora roku, jak wygląda moja skóra, używam zawsze profiltr, dlatego że to jest najlepszy podkład dla mnie, jeśli chodzi o moją tłustą strefę T przede wszystkim. Tak jak mówię, tutaj mam na dole lusterko, tak że będę się w nie patrzeć. I tak jak widzicie, rozprowadzam go najpierw palcami, a potem wezmę sobie mój ulubiony pędzelek Eco Tools. To jest Wonder Color Finish, o którym mówiłam w Lubieńcach, dlatego że on jest dla mnie lepszy niż Beauty Blender. Jeżeli chodzi w ogóle o podkłady, ja tutaj zerkam sobie swój telefon właśnie w ten spis, który Wam pokazywałam u siebie na Facebooku, również na Instagramie. To jest Pore 4-in-1 Foundation, to jest oczywiste. Nude Sticks, podkład, który widziałyście u mnie naprawdę wiele razy w poprzednim miesiącu. IT Cosmetics, CC Cream, rewelacja. Shiseido, Senhor Skin, dzisiaj będę używała tego podkładu, dlatego że dawno go nie widziałyście. Bare Minerals, Complexion Rescue, również dzisiaj będę go używać. Mi Cosmetics, Velvet Radiance. Rewelacyjny, taki nawilżający podkład o właściwościach też przeciwstarzeniowych i takich zmiękczających skórę i bardzo intensywnie nawilżających. No ale dzisiaj będę używała Bare Minerals. To jest jeden z takich żelowych kremów nawilżających, po prostu takich tintów i on tutaj ma SPF 30 PA+++, także bardzo fajna opcja na lato do takiej właśnie, jak to angielski mówią, pasty skin, czyli takiej po prostu, tak jak ja mam, białej, bladej, zmęczonej skóry po zimie. Wezmę sobie pędzel IT Cosmetics. Mam nadzieję, że marka Bare Minerals się nie obrazi na mnie, ale ten pędzel jest niesamowicie szybki. I ja tego żelu, tego tintu używam jako bazy pod podkład. Oczywiście musicie tak robić, możecie użyć tylko tego, ale ponieważ ja mam, tak jak widzicie, bardzo dużo przebarwień. No i lubię się bardzo malować i lubię wykorzystywać kosmetyki, które mam, chociaż z niektórymi idzie mi troszkę słabiej. Wczoraj w ogóle, nie wiem, nie widać tego na pewno, ale wczoraj też robiłam sobie wieczorem samoopalacz całego ciała, twarzy, dekoltu, szyi, wszystkiego i właśnie tak wyglądam po samoopalaczu, więc... I dlatego właśnie ten podkład Shiseido to jest Synchro Skin Self Refreshing Foundation. To jest beztłuszczowy podkład SPF 30, nie tłusty. Jest to taki podkład, który sam się jakby odświeża, wygląda w związku z tym bardzo dobrze przez cały dzień. I powiem Wam, że uwielbiam ten podkład coraz bardziej. Mam go w odcieniu 210 Birch. Także ten podkład, tu trzeba nim wstrząsnąć, zapomniałam. Ten podkład jest w takim kolorze, który u mnie powoduje, że ja wyglądam po prostu na bardziej wypoczętą. Przekręcacie, to też jest bardzo fajne, że można go przekręcić i nakładam tyle, czyli około takie, to jest około myślę jednej pompki. Zawsze sobie wyciskam takie dwie takie malutkie dozy tego podkładu. I znowu użyję pędzla IT Cosmetics. Możecie tutaj użyć Beauty Blendera i zobaczcie, jak on kryje. Mentalnie wszystkie moje przebarwienia zniknęły.
Jedna rzecz tylko w nim mi się tak może mniej podoba, że on nie jest tak rozświetlający jak jego poprzednia wersja, która była bardzo rozświetlająca, a ten podkład po prostu jest taki półsatynowy. Ale on ma być do każdego typu skóry, nawet do skóry tłustej. I dlatego pewnie marka zdecydowała się na takie wykończenie. Chociaż jakby była taka wersja rozświetlająca, to bym była bardziej wdzięczna jeszcze. O, zapomniałam, słuchajcie, jeszcze za każdym razem właśnie do tego podkładu zapomniałam o tym, ale może zrobię to po prostu teraz. Dodaję sobie kropelkę serum Bless Me, którą pewno znacie. To jest serum, które ma zatopione takie złote opiłki. To jest doskonałe serum pod makijaż, ale też do pielęgnacji skóry, więc po prostu do tej resztki podkładu, którą mam na dłoni, dodaję sobie kropelkę serum. Powinnam zrobić to na samym początku. Wymieszam to i nałożę sobie może na szczyty kości policzkowych trochę. Zupełnie nie wiem, jak ten makijaż będzie wyglądał, ponieważ za każdym razem, no myślę, że miałam rok przerwy od malowania się w świetle dziennym przed kamerą, co jest naprawdę tak duża różnica dla mnie. Teraz z reguły utrwalam pudrem środkowe partie twarzy. Tutaj jeszcze zobaczę, jakie pudry wyróżniłam, jeśli chodzi o live. Biotulin, Hyaluron, puder sypki i Lili Lolo Flawless Silk puder sypki. Dzisiaj użyję biotulinu, bo go sobie przyniosłam, ale też mam mój ulubiony puder, który jest w opakowaniu po La Prairie. To jest puder Technique, taki bardzo tani puder matujący. Zawsze go kupuję albo na Ezebra, albo na Allegro właśnie z Ezebra. On jest biały i jest doskonały u mnie przy moim super tłustym nosie. Także nawet jak jest 30 stopni, to ten puder nie pozwala się podkładowi przesuwać. I teraz bardzo szybko przejdę do brwi, dlatego że, tak jak wiecie, mam makijaż permanentny na brwiach, czyli mam microblading i tutaj właściwie bardzo mało rzeczy jest mi potrzebnych. Akurat używam ostatnio najczęściej właśnie kredki It Cosmetics w kolorze Taupe. I kolejnym wyróżnionym przeze mnie kosmetykiem oczywiście był Catrice Brow Colorist Semi Permanent Brow Mascara. Ja mam ją w kolorze, niestety nie wiem, jaki to jest kolor, ale to jest jakiś rodzaj brązu. I zawsze do utrwalania używam tego produktu, to jest 24 godziny utrwalający, tak zwany Brow Setter z marki Benefit. To jest po prostu coś, bez czego nie wyobrażam sobie teraz makijażu swojej brwi i z reguły używam go najmocniej tutaj na przedzie brwi. Jeżeli chodzi o korektory pod oczy, to co wyróżniłam w moim spisie, jeżeli chodzi o ostatnio ulubione, to jest Ultra HD Self Setting Concealers Makeup Forever Bobbi Brown Corrector Light to Medium Bisque, It Cosmetics Corrector i Sisley taki korektor w białej tubeczce, on się nazywa Phytocern Eclat chyba. I tamten korektor mam w złym kolorze, ale czasami sobie go mieszam. On jest naprawdę rewelacyjny pod oczy. Natomiast dzisiaj zacznę od odrobiny Bobbi Brown, bo mam potworne cienie po ostatnim leżeniu w łóżku. To jest naprawdę, mam olbrzymie cienie. On jest w takim kolorze, tak jak widzicie, brzoskwiniowym. I nałożę sobie go po prostu pod oko, ale też nałożę sobie go też do troszkę tutaj w załamanie. Ja go używam jako takiej bazy pod korektor, dlatego że to nie jest korektor, tylko to jest taki jakby, to jest baza korygująca. I jeżeli macie intensywnie niebieskie cienie albo fioletowe, to właśnie ten kolor będzie bardzo dobry. Już o nim mówiłam wielokrotnie na kanale, ale przypominam, bardzo mi się chciała właśnie pozbyć tych tutaj zaciemnień przy nosie. One powodują, że wyglądacie na zmęczone. I robię to pędzelkiem jeszcze Boys & Berries 130 do korektora. Bardzo lubię ten pędzelek, tani i dobry pędzel. Także korektor Bobbi Brown w kolorze właśnie Light to Medium Bisque. Jeśli macie taką skórę jak moja, może być też Light Bisque, też bardzo dobry kolor. I na razie z korektorami się pożegnamy. Nie będę teraz używała korektorów. Przejdziemy od razu do palet do makijażu oka, które mi się tutaj wygrzały na słońcu. I najczęściej ostatnio sięgam po tą paletę. To jest naprawdę super opcja dla mnie z drogerii. To jest Evelyn Cosmetics Angel Dream. Zawsze nazywam ją Angel Eyes. To wszystko przez to opakowanie zawsze się mylę i ona jest w takiej kolorystyce. Paleta z lusterkiem. Takie piękne kolory. Naprawdę od zeszłego roku praktycznie się z nią nie rozstaję. Bardzo lubię tą paletę. Myślę, że jeżeli ktoś lubi takie delikatne kolory, naturalny makijaż dzienny, lubicie dużo matów, to ta paleta się sprawdzi. Ale też super często sięgam, jak zwykle, po Narsa. To są moje ukochane palety. Jeżeli chcę wydać więcej pieniędzy na paletę, chcę po prostu mieć coś naprawdę super, to zawsze to będzie Nars. Nie wiem, Nars robi tak ostatnio dobre cienie. Nie wszystkie cienie Nars są według mnie takie dobre. Na przykład parę lat temu kupowałam palety
I bardzo mi się podobało, bo wtedy jeszcze w ogóle nie miałam żadnych cieni NARS, ale potem jak weszły te palety, właśnie te nowe palety NARS, kiedy NARS zaczął zmieniać opakowania, no to te są zdecydowanie dużo, dużo lepsze. I to jest niestety edycja limitowana, ale teraz weszły znowu dwie kolejne, więc możecie po prostu łapać palety ze względu na to, czy kolory się Wam podobają. Kolekcja na lato jest przepiękna, kolekcja na wiosnę jest przepiękna. Teraz wejdą nowe bronzery, także będzie mnóstwo, mnóstwo bardzo fajnych nowości z NARS-a. I mam też taką fajną nowość, jeżeli chodzi o Pure Cosmetics. To jest nowa baza Get a Grip, bo była ta stara wersja, która się tak bardzo źle wyciskała. Pamiętacie, pokazywałam ją wielokrotnie na kanale. Bardzo ją lubiłam, natomiast była tak twarda w konsystencji, tak gęsta, że ciężko było ją wycisnąć. Natomiast teraz marka zmieniła po prostu całą formułę. Nadal jest to baza wegańska, jest to baza również gluten free i naprawdę jest rewelacyjna, bardzo łatwo się ją wyciska. W takiej malutkiej tubce, jeżeli ktoś szuka tego typu kosmetyku właśnie wegańskiego, bardzo dobry skład, polecam. Także tutaj sobie wycisnę odrobinę tej bazy, ona jest w takim kolorze beżowym, jest bezbarwna. I może zacznę od takiego zwykłego beżowego cienia, który jest tutaj, albo w palecie Eveline, to jest obojętne. Eveline po prostu ma te cienie bardziej żółte, takie bardziej żółto-beżowe, a ten jest taki bardziej naturalny w kolorze i to jest Pencil Wayne Nagosa 18. Ta baza bardzo podbija kolor cieni, bardzo dobrze je utrzymuje, także jeżeli chcecie mieć delikatniejsze cienie, to warto nałożyć odrobinę pudru sypkiego. Ja sobie od razu już nałożę trochę hyaluronu. Także na całą powiekę i na załamanie taki beżowy, jasny cień. Teraz wezmę sobie ten ciemniejszy cień z palety Eveline Cosmetics. Właściwie maluję się, powiem Wam, najczęściej tymi czterema albo tymi pięcioma. Czasami dodaję sobie też te takie bardziej intensywne, rude kolory. Także teraz wezmę sobie ten cień. One dość się osypują, o tym trzeba pamiętać, jak będziecie kupowały te palety na przykład, że to jest normalne, że te cienie się troszkę osypują, więc, ale też są bardzo mocno napigmentowane, więc trzeba uważać, żeby nie wziąć ich za dużo. Tutaj właśnie tym cieniem, tym samym pędzelkiem podmaluję sobie oko, żeby po prostu podnieść je trochę do góry. I znowu biorę sobie na pędzelek Hakuro, jeden z moich ulubionych pędzli, J770. Kolejny cień z palety Eveline to jest Every Breath. I podmalowuję sobie zewnętrzną krawędź oka. Po prostu zaznaczam kształt takimi naturalnymi kolorami. Myślę, że ten makijaż, ja ogólnie robię go bardzo szybko. I naprawdę jest to bardzo łatwy makijaż. Możecie użyć tylko dwóch cieni, możecie nawet użyć jednego. Zapomniałam przynieść kredek do makijażu oka. Wszystkie chowam sobie do tych pudełeczek Nude Sticks. Po prostu zawsze w makijażu dziennym również podmalowuję sobie górną krawędź rzęs od środka, czyli waterline, podmalowuję kredką. I to jest kredka z marki Make Me Bio, wielokrotnie o niej mówiłam. Rewelacyjna kredka wegańska, też taka cruelty free, jeżeli ktoś szuka takich kosmetyków. To po prostu bardzo fajnie zagęszcza rzęsy. Trzeba oczywiście to robić delikatnie, żeby się nie ukłuć oko. A następnie używam kredki z reguły ostatnio brązowej. Tutaj mam cień Yves Rochera w takiej grubej kredce. On się nazywa Ombre Life Proof. Mam nadzieję, że te cienie jeszcze są dostępne. To jest taka po prostu wykręcana gruba kredka. I to jest Brun Matte 09. I też z przyjemnością używam kredki, to jest Eye Pencil Boys and Berries w kolorze brązowym. 302 Tiramisu. Obie Wam pokazywałam. To ta jest taka niezatemperowana, ale może zacznę od tej. Bardzo niedbale przy rzęsach maluję sobie taką linię. Troszkę się bardziej skupiam, żeby więcej tej kredki było z tej strony. I biorę pędzelek J508 z Hakuro i ciemnobrązowy cień. Więc tutaj wezmę go z palety NARS. I rozcieram tą kredkę tuż przy rzęsach. W tej palecie w ogóle są takie dwa cienie, które ja uwielbiam. To jest ten cień tutaj, to jest taka brzoskwinia, przepiękna. I ten cień, który jest tutaj na dole. I ten jeszcze. Ten trzeci cień, który dzisiaj też będę nakładała na środek oka, dlatego że on ma takie skrzące wykończenie. Także teraz wrócę sobie do pędzelka Hakuro J770, nałożę tam brzoskwinię. A potem palcem nałożę ten cień, który jest obok, który ma taką konsystencję i kolor jak trochę jak skrzący cukier. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, jak to wygląda. Skrzący cukier.
Możecie tego nie robić, możecie jakiegoś cienia po prostu metalicznego użyć w to miejsce, to będzie dokładnie wyglądało w ten sam sposób. Koniecznie trzeba użyć zalotki. Tu akurat używam, tak jak zwykle, mojej ukochanej zalotki, czyli to jest Kevin Acon. No i teraz tusza do rzęs. Tu akurat z Agatą miałyśmy podobny wybór, dlatego że najczęściej bardzo lubię tusz Honest. Akurat w live o nim zapomniałam, ale uwielbiam ten tusz, jeżeli nigdy go nie miałyście, to bardzo gorąco go polecam. To jest tusz z odżywką 2 w 1. Świetny tusz, właśnie też taki cruelty free. I ostatnio też mówiłam Wam o tym tuszu, to jest tusz Volume Supreme Mascara marki Art Deco. Ten tusz jest jakby w ofercie stałej marki, natomiast tutaj mam opakowanie z edycji letniej sprzed roku. I na dolne rzęsy uwielbiam po prostu tusz Ultimate Lashes z marki Evelyn Cosmetics, dlatego że on ma taką bardzo malutką, fajną szczoteczkę, ale ogólnie każdy tusz z nową szczoteczką się u mnie sprawdzi, więc na tym oku nałożę sobie Art Deco Volume Supreme Mascara. Uwielbiam ten tusz, naprawdę cieszę się, że do niego wróciłam. Był zamknięty w szufladzie przez parę miesięcy, bo używałam innych tuszy, ale postanowiłam do niego wrócić i okazał się strzałem w dziesiątkę. Taki bardzo elastyczny, bardzo ładny tusz, daje takie naturalne rzęsy, ale lekko pogrubione, lekko podkręca. Mocno dosyć pogrubia, natomiast nie skleja. I drugie oko zrobię właśnie tą maskarą i tutaj ona ma, tak jak mówiłam, odżywkę, więc ta odżywka jest biała, to nie ta strona. To jest ta strona z takim tym ładnym różowym zakończeniem. Przez ten czas, jak mi to schnie to oko, to jeszcze pokażę Wam oczywiście paletkę. Przypomnę w zasadzie paletkę Ofry, którą wybrałam jako taką jedną z najczęściej przeze mnie ostatnio używanych, jeśli chodzi o rozświetlacze, była w ulubieńcach miesiąca. To jest paleta, która się nazywa Midi Palette Feeling Myself. Ich niedługo nie będzie, także warto ją kupić. I ja sobie zmieszam rozświetlacz środkowy, czyli Pillow Talk i ten taki złoty i nałożę sobie wewnętrzny kącik cały oka, tu gdzie miałam takie straszne cienie na początku. I do tej palety sobie jeszcze wrócę na koniec, natomiast to już będzie wszystko w tym momencie. Bardzo lubię nakładać ją właśnie tutaj, bo ona pięknie rozświetla. No i myślę, że teraz czas na bronzery. Ja zazwyczaj kończę też makijaż oka bronzerem. Bardzo lubię. W ogóle, jeżeli nie macie ochoty nakładać cieni, to warto się malować bronzerem. I tutaj trzymam w ręku Butter Bronzer z Physicians Formula. Tak jak mówiłam Wam, no ten bronzer to jest taki jeden z moich ulubionych bronzerów z drogerii. Przepiękny kolor. Myślę, że wielu osobom będzie na odcień pasował. Ja tu mam akurat ten jeden z jaśniejszych. To jest drugi jaśniejszy. Później oczywiście pur. To jest Bronzing Act, matowy bronzer Matte Clair, czyli najjaśniejszy odcień, taki piękny odcień. Fajnie, że możecie te kosmetyki zobaczyć też w świetle dziennym, bo to Wam dużo, myślę, wyjaśni, jeśli chodzi o kolory. I najciemniejszy z tych trzech w kamieniu bronzer Milani, to jest Silky Matte 02, puder brązujący. Ja go bardziej używam latem niż wiosną, dlatego że on ma taki dosyć ciemny kolor w porównaniu do tych dwóch poprzednich, ale również używam go do makijażu oka. I no i oczywiście Bondi Bez marki Nude Sticks, który dzisiaj w makijażu oka wykorzystam, no po prostu bardzo go lubię. Wezmę sobie znowu pędzelek Hakuro J880. Nakładam na ten pędzelek, ponieważ te pędzle są i do makijażu mokrymi produktami, i do makijażu suchymi. Możecie trochę jeszcze wetrzeć w dłonie. I ja sobie zawsze lubię jeszcze zaznaczyć mocniej zagłębienie powieki. No lubię, po prostu lubię to, robię to w taki sposób, żeby potem twarz wyglądała też bardziej naturalnie. I biorę sobie też róż, to też jest najnowszy róż z marki Pur. I znowu odrobinę różu nakładam na ten sam pędzelek. I delikatnie przejeżdżam jeszcze w zagłębienie oka. To daje takie bardzo wypoczęte oko. Naprawdę to wszystko zajmuje 5 sekund, natomiast no, jak ja to o tym mówię, to może się wydawać, że to jest bardzo skomplikowany makijaż i długo trwa, ale tak w ogóle nie jest. I teraz wracam sobie do Bondi Bay, ponieważ naprawdę uwielbiam ten bronzer. Jest to akurat pędzelek Soul Echo. Kupiłam go w TK Maxie kiedyś, ale obojętnie jaki pędzelek będziecie miały. I nakładam sobie przez takie wklepywanie policzek. Bronzer to jest teraz najważniejszy kosmetyk, żeby nie wyglądać na super zmęczoną. Tak jakby wbijam ten bronzer mocno w policzek. Możecie też użyć ciemniejszego koloru podkładu i to zrobić na przykład w ten sposób. I teraz myślę, że wezmę ten bronzer, dlatego że ma po prostu bardzo dobry kolor dla mnie i też jest wersją drogeryjną, także myślę, że dla Was to też będzie fajne. To
tylko teraz zastanawiam się, którym pędzelkiem. Z reguły używam takiego mniejszego pędzla, dlatego że wtedy ładnie mogę rozprowadzić tak jak chcę, a nie po prostu wszędzie tam, gdzie nie chcę, tylko na początek jak, tak jakby konturuję delikatnie, więc to jest B02 z marki Real Techniques. Więc wprawiam to wszystko, co przed chwilką zrobiłam. Łączę też tutaj oko razem z tym bronzerem jakby. Wtedy twarz wygląda bardziej naturalnie, nie ma takich odcięć. Maluję oczywiście uszy. Zbieram mój już baking. Maluję sobie cały nos. Troszkę tu. Środek brody. I teraz myślę, że warto wrócić u mnie do cieni pod oczami, dlatego że nie mówiłam jeszcze nic o korektorach pod oczy, które będę używać. Dzisiaj będę używać tych dwóch, zawsze używam, słuchajcie, tych dwóch plus tej pasty z Bobbi Brown. I dzisiaj myślę, że użyję sobie medium. I najpierw używam właśnie korektora Bye Bye Under Eyes It Cosmetics. To jest taki bardzo ładny beż, takim troszkę neutralnym podtonem. Nakładam go po prostu tam, gdzie mam największe cienie. I na wierzch nałożę odrobinę korektora Ultra HD w odcieniu 30, który mi się zepsuł. Tutaj zepsuła mi się zakrętka, ale wciąż go używam. No nie podoba mi się to opakowanie, to jest olbrzymi minus tego korektora, bo tak jak widzicie, wylewa się tutaj na zewnątrz. Jest to drogi korektor, ale jest bardzo wydajny. I naprawdę pięknie wygląda pod oczami, jeśli macie zmarszczki. Zresztą film o korektorach wkrótce będę robić, więc myślę, że przypomnę Wam co nieco, a też pokażę Wam trochę nowości. Może? Zobaczymy. Mam nadzieję. I z reguły z tym korektorem właśnie self-setting jest tak, że nie trzeba go pudrować. To mi się niesamowicie podoba, że to jest korektor bez pudrowania. Po prostu nakładacie go i on się sam utrwala. Tak samo jak podkład Shiseido. To jest taka nowa technologia. I teraz nakładam sobie odrobinę pudru Biotulin. Zaraz go Wam pokażę. Ten puder ma tylko jedną olbrzymią wadę. Mianowicie uwielbia się wysypać z opakowania. Dlatego, że ma po prostu nie ma jakiegoś takiego zabezpieczenia. Ale poza tym pięknie utrwala, pięknie scala makijaż i jest naprawdę wygładzającym i takim nawilżającym też pudrem. A ten puder wygląda w ten sposób. Biotulin Hydrolon Magic Loose Powder. Bardzo go polecam do skóry dojrzałej szczególnie. I tak jak mówię, no niestety to pakowanie wygląda w ten sposób. Wszystko się wysypuje na zewnątrz. I teraz róże na wiosnę. No mam ich tak dużo, słuchajcie. Jeśli chodzi o róże, to po prostu mam ich przynajmniej kilka. Tak jak Wam mówiłam, jest to pur z tej nowej kolekcji. Matowy róż, taki przepiękny, brzoskwiniowy odcień. Mi Cosmetics, którym się nie rozstaje. Uwielbiam ten róż. Jest to róż rozświetlający w chłodnym kolorze z mnóstwem opiłek. Tutaj będzie widać, czy to jest taki bardzo ładny, chłodny róż. Możecie też sięgnąć po Annabelle Minerals. Bardzo mocno rozświetlający róż w kolorze Peach Glow. Właściwie to jest rozświetlacz bardziej dla mnie niż róż. Przypominam Wam również Debora w odcieniu 46. Jeden z moich ulubionych róży rozświetlających. Też taka piękna brzoskwinia. Bardzo mocno rozświetla. I mój ukochany MAC, na przykład New Romance. Uwielbiam ten odcień. To jest coś takiego, co zrobi z policzka po prostu. To jest róż i rozświetlacz w jednym. Coś takiego, bardzo piękny kolor. No i też możecie pamiętać o Milani, takim tym najsłynniejszym. Tutaj gdzieś wyświetli się nazwa, bo nie pamiętam w tym momencie. Może zacznę sobie od pór, dlatego że bardzo często go używam. I wezmę sobie pędzelek Japonesque. To nie jest Nars, to jest Japonesque. Nałożę tym małym pędzelkiem na cały policzek. I ponieważ ja lubię mieć policzek bardzo rozświetlony, bardzo mocno taki, wiecie, świetlisty, to może jeszcze sobie użyję odrobiny tego różu. To jest akurat Debora, nie MAC. Wygląda jak MAC, ale to jest Debora. I wezmę go na taki bardziej ścisły pędzelek, czyli ten sam B04 z Real Techniques. I nałożę go na szczyt kości policzkowej. Tutaj na to jabłuszko tak jakby. I trochę na środek nosa, dlatego że to da taki efekt skóry muśniętej słońcem. Może jeszcze, słuchajcie, użyję trochę Mi Cosmetics. Ja po prostu bardzo lubię róże ze sobą mieszać, bo to wtedy daje najładniejszy efekt. I znowu wrócę do pędla Japonesque, ponieważ ten róż jest bardzo mocno napigmentowany. Wziąłem go odrobinę. Nałożę na szczyt kości policzkowej. Może trochę za dużo nałożyłam. No niestety, z różem lubię przesadzić. Teraz jeżeli chodzi o trzy moje ulubione rozświetlacze w płynie, to przyniosłam
Charlotte, o której zapomniałam w live, to jest Hollywood Flawless Filter. Uwielbiam ten rozświetlacz. To jest rozświetlacz, baza rozświetlająca. Coś, co możecie dodać do podkładu. To jest odcień 2 Claire. Becca. Becca rewelacyjna. Becca Skin Love Glazed Stick. To jest taki sztyft nadający rozświetlenie w takim kolorze, który jest całkowicie bezbarwny, a na skórze wygląda po prostu jak... takie po prostu świetliste, kremowe wykończenie, naturalne. I Lit z Milk Makeup. Uwielbiam ten rozświetlacz, również rozświetlacz kremowy. W kolorze złotym, przepiękny. Myślę, że dzisiaj użyję Becki, dlatego że dawno jej nie używałam. Bardzo lubię ten rozświetlacz. To jest coś, co daje glass skin. To może na moim ręku będzie widać, że to jest taki... On ma troszeczkę w sobie różu, troszkę takiego jakby błękitnego odcienia. Tak samo zresztą jak Nude Sticks, więc są do siebie bardzo podobne te rozświetlacze kremowe. Ten jest może mniej gęsty, jeśli chodzi o konsystencję. No i czas na powrót do tej paletki, do Ofry. Ja jeszcze odrobinę jej użyję, dlatego że właściwie już nie muszę, gdybyście tutaj miały bardzo, bardzo dobre światło, to byście zobaczyły, że po prostu Ofra już nie jest mi potrzebna. Szukam jeszcze pędzelka. Wezmę sobie pędzel, znowu mój ulubiony, z Hakuro J790, ten taki mały pędzelek. Dosłownie dotknę bardzo delikatnie tych dwóch kolorów i nałożę go tylko tak troszeczkę na szczyt policzka. Z Ofrą trzeba bardzo uważać, żeby nie przesadzić, bo ona jest tak metaliczna, tak intensywna. To się pochylam do przodu, żeby światło mi oświetlało. Uwierzcie lub nie, to jest prawie koniec tego makijażu i teraz oczywiście zostały mi usta. Właściwie twarz mam rozświetloną, przygotowaną i to jest kosmetyk, który mnie trochę zainspirował do tego, żeby ten w ogóle film dzisiaj dla Was nakręcić. Oczywiście coś kupiłam i są to nowe szminki dla mnie zupełnie, bo nie znałam ich wcześniej. Kupiłam dwa kolory. To jest kolor I Can't Quit Coffee. To jest coś dla mnie. Ten kolor jest o dziwo różowy, bardziej różowy. I kolor Non-Stop Nude. Teraz Wam pokażę, jak oba wyglądają. No uznałam, że są tak piękne, tak mi się spodobały, też bardzo lubię szminki w płynie, że postanowiłam je kupić. Też jest dużo dobrych opinii o tych szminkach. Bardzo mi też przypominają w jakiś sposób szminki Ofry trochę, bo też nie są tak kryjące. I Can't Quit Coffee to jest ten jaśniejszy i tutaj jest kolor, który się nazywa Non-Stop Nude, czyli ten bardziej brązowy, ten mi się oczywiście bardziej podoba. I one, powiem Wam, że są nie do zdarcia. Wczoraj zrobiłam sobie swatche na ręce i nie mogłam ich w ogóle zmyć wieczorem. Nie zmyjecie ich niczym poza jakimś dobrym takim balsamem olejkowym albo jakimś olejkiem po prostu. Trzeba czymś olejowym je zmywać. Sam płyn micelarny nie daje rady. Znalazłam konturówkę 504, już taki ogryzek. I staram się wypełnić konturówką całe usta, bo nie wiem, jak te kolory będą wyglądały w sumie. Może zacznę od tego ciemniejszego, żeby pomalować im całe usta, a na środek nałożę ten jaśniejszy. Bardzo ładnie waniliowo pachną. Jaki ładny ten kolor jest. Trochę dużo się go dozuje, to jest myślę minus tych szminek, że trochę za dużo jakby go wypływa z opakowania i przez to po prostu będzie to długo schło. No ale poczekam chwilkę. Przez ten czas sobie zakoryguję jeszcze niektóre rzeczy, na przykład na brodzie. To jest bardzo ciekawa też właściwość podkładu Shiseido, że możecie go nałożyć na puder, na inny podkład i on po prostu się kompletnie nie rusza. Można go używać jako korektora, bo on jest bardzo kryjący. Takie same właściwości ma podkład Pur. Także ja sobie go odrobinę nałożyłam tutaj na dłoń. Wziąłam sobie pędzelek Hulu do korektora, to jest P34. Zobaczcie, co się stało. Trzeba poczekać, aż ta szminka się całkowicie utrwali, bo inaczej przechodzi, widzicie? Także to jest minus niestety tej szminki. No dobra, nałożę teraz szybko drugi kolor. No ten jest dla mnie za różowy i zbyt wypłukany z koloru, jednak wracam do tego poprzedniego koloru. Także nie można mówić, jak się te szminki aplikuje, bo inaczej po prostu zejdzie Wam jak gumka. No także zobaczymy, czy ta szminka to będzie ulubienie, czy wielki bubel, dlatego że jak na razie to nie spodziewałam się tego, że po prostu oderwie się cała szminka z ust. Ale poczekam, aż zaschnie. Może po prostu nie powinnam tyle gadać, tylko poczekać, aż zaschnie. No kolor tej szminki jest przepiękny. Kupiłam jeszcze jedną szminkę, która była takim moim przez wiele lat ulubieńcem, naprawdę w dalszym ciągu jest. I kosztowała, słuchajcie, 9 zł. Te szminki w Rossmanie chyba są po 54 cały czas, 60 zł? Nie wiem, ale ta kosztowała 9 i to jest oczywiście... szminka z Bourjois Rouge Edition Velvet, te piankowe szminki w kolorze Hot Pepper. Uwielbiam ten kolor. Dzisiaj akurat go nie użyłam. To jest taka paprykowa,
czerwień, taka pomarańczowa, na pewno będę jej używała latem. Uwielbiam formułę tych szminek. Jeszcze bardzo lubię flamingo. Musiałam te szminki akurat dwie wyrzucić, bo już mi się po prostu zepsuły. Także dokupiłam sobie znowu ten kolor, który tak bardzo lubiłam. A, to jeszcze nie koniec. Słuchajcie, przecież jeszcze mgiełki. Na koniec jeszcze mam mgiełki i tutaj wyróżniłam mgiełkę, jeśli chodzi o mgiełkę taką utrwalającą i tutaj rozświetlającą, bo ona ma złote opiłki. Mam nadzieję, że to zobaczycie, że ona ma takie złote opiłki. Żeby ją mieszać. Jest to mgiełka z marki Pur. Bardzo jednak jest mocna, tak jak Wam mówiłam, po prostu macie mokrą twarz. Także ja na pewno przeleję sobie do tego atomizera, a tu mam po prostu zwykły hydrolat z olejkiem zmieszany. I ponieważ chcę mieć super glow na skórze, to właśnie w ten sposób robię. Używam bardzo dużo hydrolatu albo jakiegoś właśnie jakieś mgiełeczki. No i cóż, ponieważ to jest takie trochę Get Ready With Me, to teraz pójdę jeszcze po moją ulubioną opaskę ostatnio do włosów. I właściwie będzie to koniec makijażu, potem po prostu pójdę podgrzewać zupę, także to będzie mój makijaż do podgrzewania zupy dzisiaj na obiad. Także do zobaczenia za chwilę. Słuchajcie, muszę kończyć ten film, ponieważ sąsiedzi tutaj włączyli muzykę bardzo głośno i za chwilę po prostu będziecie to wszystko słyszały. Także poznałyście dzisiaj trochę moich naprawdę takich ostatnich wielkich ulubieńców. Było tu mnóstwo kosmetyków, które naprawdę uwielbiam. Jeszcze nie jestem pewna tych szminek, teraz jak one zastygły, to... Chyba już się nie odrywają od ust w taki dziwny sposób, po prostu nałożyłam chyba jej za dużo i za szybko zaczęłam mówić i przez to ona się po prostu jakby odkleiła. No, zobaczymy, do końca miesiąca na pewno będę wiedziała, co o niej sądzę. Kolory mi się bardzo podobają, nawet dwa zmieszane razem dają naprawdę bardzo ładny efekt. Reszta kosmetyków całkowicie ulubieńcy i mogę te kosmetyki Wam z ręką na sercu polecić. Jeżeli chcecie czegoś więcej z makijażu, o coś chcecie zapytać mnie, jeżeli chodzi o te kosmetyki albo też inne kosmetyki do makijażu, no to piszcie oczywiście wszystko pod spodem. Jestem ciekawa, czy Wy się malujecie ostatnio, czy też nie, czy raczej po prostu dajecie sobie spokój z makijażem. Na pewno ten makijaż może wydać Wam się skomplikowany i długi, ale uwierzcie mi, że go się robi naprawdę bardzo szybko. Także dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Jeżeli ten film uda mi się zmontować jeszcze w święta, to życzę Wam wszystkim wesołych świąt i jeżeli nie, to widzimy się tuż po świętach, ale myślę, że albo w śmingus dingus, albo w niedzielę go dostaniecie. A i oczywiście w PS-ach serdecznie Was zapraszam na moje kolejne live'y, które będą na pewno na Instagramie kontynuowane przeze mnie, także jeżeli będę robiła live z Agatą albo sama niestety, no to wtedy serdecznie Was zapraszam. Mój Instagram znajdziecie tutaj na górze, także jeżeli będziecie miały ochotę dołączyć do mojego Instagrama, to serdecznie zapraszam, no bo niedługo powinno stuknąć mi 10 tysięcy, to znaczy, że będę mogła Wam bezpośrednio dawać linki do swoich filmów, co uważam, że jest absolutnie niesamowite, więc serdecznie Was zapraszam także na swój Instagram. Do zobaczenia!